Hej, siemano wam wszystkim z tej strony, Nabiś jest ze mną Hasa z Rektiv 13 i dzisiaj mamy dla was kolejny odcinek z serii Rektiv w League of Legends. O Jezus, już nie wiem co wybrać. Gdzie? Tyle tego. Gdzie jest Jezus? Czemu wziąłeś buty? A czemu teraz bierzesz eliksiry? Bo ja lubię pić, jestem nałogowym alkoholikiem, lubię czerwone. Ty, ale weź Ani nie rozpijaj, nie? Ty weź zostaw... Ona jest nieletnia! Zostaw... Ona jest nieletnia? No ona jest nieletnia. Dlaczego? No popatrz, czy to coś ma cycki? A, widzisz to cycki? W sumie... No, ona ma misia. No tits, then GTFO. No tits, no fun. Weź mi powiedz, kim ty teraz w ogóle grasz. Teraz znowu jestem na środkowej linii, gram magiem. Jest to Ani, która lubi From. Co kurde? From. Jaki From, Sowietrasia. Sowietrasia. Ania From, Sowietrasia. Sowietrasia. Ania. Did you saw meteor? Did you saw meteor? Dla tych, co nie wiedzą, czy kroiłeś meteor? No bo nie może być poprawnie, bo to by było śmiesznie. Czy piła meteor? Nie wiem czemu, ale od razu mi się ciśnie, czy te zapytanie, czy masz troszkę... Meteor cię rozjebie, no chyba ciebie. Czy masz troszkę kokainu? Nie masz? Do you have some cocaine? Oh yes, I love some kokainę. I love your mom. No. I love your mom so much. Tak jak w Kanadzie, tak? Twoja matka to bardzo miła osoba. To była wrzuta, powiedzaj. A ja tam nie wiem. Powiedz mi tak, dlaczego ona mnie biega z misiem? No bo, wiesz, to jest specjalna postać, która bije tym misiem. Wiesz, jakie góry ma wrażenia, napierdala z misia? Ona bije mi tym misiem? No. Ale tak poważnie? No serio, ona napierdala tym misiem, widzisz? Czekaj, nie. Co, ona rzuca? Nie, ona nie rzuca fireballe z rąk. O. Ale misie mogłyby przypakować. A jak się... Zajebałem ci, Blue. Ten miś w ogóle ma... w dupę. Ten miś w ogóle ma jakieś imię? Tibers. Cipers? Przepraszam, znowu wszedłem ci słowo. Gdzie jest moja cipa? Rse? Ciparse. Twoja cipa jest w Rosji. In Soviet Russia we have no cipas. We have vodka. We have vodka, we don't need cipas. You don't need vagina? Vajajaj? Oh, we love vajajajs. We love American vajajajas. Dla tych, co nie znają amerykańskiego, to właśnie powiedziałem, kocham kobiety. To było coś tak zbliżone. To suga! Masz! Cierp, kurbo. On jest cierpski. On jest cierpski. Ja. Cierpski. On jest cierpki. Zostaw go być cierpki. A ja muszę zabijać, żeby jeść. Zostaw Anię, nie rób z niej morderczyni. On jest bardzo miłą dziewczynką, która wyrośnie na bardzo dorodną kobietę. Może nawet w przyszłości zostanie Kasią. Może zostanie Buddą. Będzie Budą. To będzie Golden Girl. Buda. No i będzie spasą świnią. No weź, nie obrażaj Ani. Zawsze może iść na trening, wiesz, yoga pants i te sprawy i jedziesz, nie? Czekaj, jak to się u nas nazywa? Fitness? fitness pants, no powiedzmy. Your mom is fitness pants. Close enough. No, please, no, Pikmin. Oh yes. Oh yeah. Oh yes. Oh no. Oh yeah. Oh no, yes. No! To był double kill? No, był self kill. Sami się zabiliśmy. A widzisz, on aż wszedł w dziurę. On wszedł w dziurę. Yes. On wszedł w dziurę. O, z Anią to kryminał. O, kryminał. O, yes. Żeby to. Pójdzie do więzienia. Kurwa, nawet nie wiem co wziąć. Yes, będą gruchać codziennie. Chyba cię. Pewnie nie marzę. No chyba cię. Chyba ciepski, chyba... No chyba cię, tato. Chyba cipers. Ale tato, kupa. Nic mnie to nie obchodzi. Ale tato. Nie obchodzi mnie to. Ketopron. Ketopron? Nie wiem. Zawsze do stopera zrzucałem, ale ketopron? Bo to taki stoperan do prącia. Powiedz swojemu prąciu stop. Powiedz kutasom nie. Ale ja chcę wyjść. Nie! Ale proszę cię. Nie! Nie ma na zewnątrz! Co chciał? Nie ma do środka! Nie ma, że wejdziesz, wyjdziesz. Nie wejdziesz? Nie. Weszłem. Nie weszłeś? Aaa, dowcip stary, kurde, że już. Ty stary dowcip? No trochę. Stary. Trochę bardzo, bo kurde pamięta czasy Chingis Hana. Chingi? Ching ciang ciang. A nikt nie ma Chingi tutaj w tej grze? Nie. Ale wiesz co ci powiem? Tutaj jest Kazio. Gdzie? W pszokach? Kazio jest w kakach! W kakach! Ale dlaczego Kazio jest w kakach? Bo jest głupią kurwą. Bo jest kaką.
Bo jest kupą. Jest tam kupą i zabijam. To prawie jak Two Girls One Cup. Lubisz to. Two Girls One Cup. Nie, daj. Two Girls Your Face. Chciałem powiedzieć Two Girls One Cock, ale. Ale nie, to by było za dobre. To właśnie dlatego przestałem. Nie, przecież nie możemy zwiększać poziomu merytorycznego naszej serii. Nie, nie możemy zwiększać poziomu popularności tego kanału, to jest zbyt chujowy. Nie, kanał. Kurwa, masz. Żryj gruz, cyganie. Ty zostaw cyganów w spokoju, tak? Co ci zrobili? Co? Ukradli ci coś, czy co? Rower. Rower? Mamy mi ukradli. Mamy mi ukradli. Mamy, to sobie to wiesz, nie? To sobie rower kupisz przynajmniej nowy. Za mamę. Nie. Ty chuj. To weź nie, tu nie naśladuj Ani, co? Ania jest biedną dziewczynką, pewnie została porzucona przez syberyjskie zwierzęta. Did you see my bird, shippers? Spójrz pod spódnicę, tak? Nie, ale ja nie o tym mówiłem. Nie o spódnicy. Ale Misia też by tam znalazła takiego włochatego pewnie. Ale pojechałem dobra, po Ani. Dobra, ja się cofnę, bo tu widzę i o, muszę powiedzieć, susy. Susy mid! O nie, why, o, wiecie co, nie. Nie, ja tu zostanę, bo jednak team potrzebuję. Team potrzebuję. Twoja drużyna cię potrzebuje. Tak, jak twój kraj. W kakao. Kto pomiesza twoje kakałko? Sam sobie pomieszasz kakałko. Your mama. Nie od dziś to robisz, nie od jutra. Będziesz to robił zawsze. Your mom. Łe. Tyle. Razy. Tyle kakałka. A ty dalej sam. I'm gonna stay to YMCA. Nie. Nie. Dobrze. Powiedz mi, jaka jest wasza strategia w ogóle na ten moment. Nie wiem. Ja idę na pałę. Co? Na prącie. Łe, he. Znaczy, no Anioł, no to możesz. Pa! No ty gnoju zabrał mi killa, ty gnoju. No ja nie powiem. No, czasem tam młodszym to tam no można, nie? Tam... Smutna buzia, ciasno, gnoju. Ciasno, bo ciasno, sysy, no ale co zrobić? Sysy i koniec z wami. Jesteście skończeni. Na tym kanale już macie wpierdol. Wow, czemu Cheapers jest taki duży? Bo... A tam są no bo cheapersy. Jego nazwa tak mówi, nie? Dwa Cheapersy? A zobacz to. Why you so Cheapers? A to jest twój ten ultimate, kurde, tak. Coś tam? Tak, jest to moja super umiejętność. Potrafię zrobić mojego misia, moją miśkę. Moją pusię. A, nie wątpię. Moją pusię zrobię dużą. Moja puzia będzie duża. Najgorzej. Najgorzej to byś jakbyś powiedział, że rozepchana będzie puzia. O kurwa. Dobra, skończmy. Nie idźmy w tą stronę. Skończmy mówić o przyjemnościach. Teraz zabierzmy się za prawdziwą pracę, no. Tak? Czyli Ramus na mida. Myślę, że to jest odpowiedni moment. Na Ramus do domu. Ramus, weź, masz coś do Ramusa, co? Do Ramusa, no bo głupi Ramusa gnoju. W pokoju. Pradawny golem. Powiedz mi tak, dlaczego bijesz prawdnego golema? Żeby dostać niebieskiego buffa, żeby móc nakurzać częściej, mocniej. No, bardzo dobrze, bardzo fantastycznie, tak, bardzo mi się podoba twoja technika. Fantastycznie. Myślę, że combo breaker jest dobrym momentem, znaczy dobrą rzeczą, jakbyś mógł użyć w tym momencie. Niestety stwierdzam, że no twoje umiejętności trochę brakuje, znaczy wiesz co, przynieś do nas swoje CV. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Zobaczymy, jakie studia skończyłeś, chociaż w ogóle nas to nie obchodzi. I go zabiłem, kurwa! Dardanelska, suko jebana! Bardzo się cieszę z tego powodu. Chyba ktoś do ciebie przyszedł. Nie, no co ty mówisz, do mnie? Ja myślę, do ciebie nikt nie przychodzi, nie masz kolegów! Forever, to jest ten, wiesz, ten moment, kiedy się mówi forever alone. Forever... Nie, czekaj. Myśla. Powiedział mamie, że ją kocha, a odpowiedziała, zostańmy przyjaciółmi. Załapałem po czasie. No cóż. Właśnie, w ogóle tak, w lewym górnym rogu, a już nie masz. A, to nie mamy Cheapersa. Masz Cheapersa, a ty Cheapersa a ty nie masz Cheapersa. A, Cheaper zginął. No, niestety, nie lubił kakałko. No jest trudno, nie? No, nie każdy lubi, no, ale co zrobisz? Mówisz trudno, co to... Nie każdy lubi w kakałko, nie każdemu na imię Tomek. teraz, to czemu robisz powrót? No co, mam już wystarczająco dużo hajsu. Więc no mogę sobie kupić jakieś pierdoły bezużyteczne, które nigdy w życiu mi się nie przydadzą. O nie, muszę czekać. Na buty? Na pieniądze.
Potrzebuję 10. Jeszcze troszkę. Dasz radę. Nie. Jeszcze troszkę. I w tym momencie ginie pierwszy członek twojej drużyny oraz kolejny. Teraz już precious! Tak, też mi się tak wydaje. It's mine. All mine. I want my precious back. Jak wam, jak w ogóle wam idzie? Dobrze wam idzie? Słabo wam idzie? Dobrze! Dobrze? Nie, nie dobrze. To dobrze. Nie, no wiesz, ja rozpierdalam, a mój team ginie. Aha, no to dobrze. To tak standardowo, nie? Wiesz, taka meta. Ja jestem pro, oni są chujowi. I wiesz co zrobię? Wiesz co zrobię? A, widzisz, uniknąłem. Nauczył się kutas. A, myślał, że cię weźmie, co? Myślał, że będzie mnie brał? Nie ma. O, tył! O, goń go! A, widzisz? To był Ramus? Nie. O, bo jesteś na midzie. Your mom! Ha, ha, ha. Bo jesteś na midzie, dlatego myślałem, że użyli tej strategii. Nie. Ale wiem, że na mojej linii jest pedałuwa, która zaraz zrobi mi kuku, a ja nie chcę specjalnie tracić mojej pasywki, która daje mi po prostu zestunowanie. O, atakuj! Co ja zrobiłem? No kurde. Zło umiejętność. No niestety. O, mówi się trudno. No. I żyje się dalej, płynie, rybka lubi pływać. Run, coward! Run. Nie wiem czemu, a w takich momentach zawsze mi się to kojarzy. Ej, oni biją pająka. A teraz chcę siebie. Właśnie wiesz co? Pa! Ale zabiłem. Nie chuja. Taki KS. Jeszcze będą mówić, że kradziej, jebany kradziej, wracaj do PRL-u. I wykupiłeś sobie. A możesz kupować jak jesteś nieżywe? No głównie jak jestem nieżywe. W gównie. A, w gównie, dobrze. No wiesz, babram się w gównie, w kwiatkach, bratkach, stokrotkach, no i trzeba kupić chleb. No jak nieżywe, to nieżywe, no co zrobisz? Śledzia. Śledzia zrobisz? Śledzia w śmietanie. Mówi się trudno. 2, 1. Nie udawaj, no, czeka. Zostałeś wyżygany. Oh no. No cóż, biją mi moją wieżę, to jest bardzo niedobry znak. No ale ogólnie na pozostałych liniach nie idzie wcale tak źle. Gorzej będzie jak... teraz mu się uda. A tu pyk zrobię tak. Będzie A. Tak, dobrze. O, jak Ania przyszła, to uratowała dzień. O, wspaniale. Powiem ci, kiepsko ci idzie na swojej linii. Tak? Dawaj, go. Zabiłem go. Dawaj go. Widzisz? Yes. To się nazywa power, kurwa. Zgładziłeś Arcisia. Razy jeden. Bardzo dobrze. Chuj mu pięty. Jesteś taki fantastyczny. Chuj mu pięty. Jesteś taki wspaniały. Jesteś takim wspaniałym graczem. A teraz piszę, że idę na górę, bo nie lubię być na dole. Nie lubisz być na midzie? Nie lubię być na dole. Trzeba było ci Ramusem. To byś był na midzie. No kurde. W kakałko byś brał na midzie. Na Ramusa w kakałko? O, o jest. No nie wiem, zobaczmy czy coś tutaj jest. Chowa się? Nie ma. Nikt, ale nie dobrze. Żaden przeciwnik nie chowa się w krzakach. Spróbuj w innych krzakach. Nie będę próbować innych krzaków. Dlaczego? Bo nie. Bo grać pingwin się jest pustoszenie? Pingwin? Grać pingwin. No niebezpieczny pingwin, no kurwa, weź mu nie ubliżaj, proszę. Proszę. Ja mu nie ubliżam. Bądźmy kulturni, kurwa. Dangerous pingwin. Dangerous your mom. Ktoś z pająkiem? No, to, o, ja to jest człowiek pająk, nazywa się Elizabeth. Ja zawsze się Elizabeth Thatcher. Elizabeth cię dotyka, no? No, kakałko. O, jest Elizabeth Thatcher. No nie, ja chcę przeżyć, dobrze. Przeżyłeś? Jest, zabiłem jeszcze, może i był to kurewsko-farciarski kill za pomocą wieżyczki, ale... No kill to kill. Był mój. Hej. A co, zaliczył się do ciebie, czy nie? No oczywiście, że dla mnie. No i oczywiście, ktoś wybrał OP Garena, który nie umie w ogóle grać. No. Tak. Takich debili to trzeba tępić. Tak. Do kołchozu z nim. No. Ale jedyne, co stwierdzam, to to... Aha. Wiesz co, wiesz co? Dobrze. Stwierdzam, że nasz adekery w ogóle nie ma killi. Jaki adeker? Adekery, to jest tutaj pusio, nie? Nie ma w ogóle, no... Ma 4 śmierci, 1 zabójstwo i 25 minionków, gdzie Graves ma 5 zabójstw? Aha. No to fajnie, ja muszę kierować grę. Czyli muszę robić tak, żeby nasz team wygrywał. Aha. O matko, zobaczmy, może jeszcze buduje się pod gówno. No nie, buduje się pod
kurwa, no chuj, nie wiem, powtórzę, bo nie wiem, naprawdę. Ty go nie wiedziałem, co robi, nie? On ma obraną własną strategię, to jest jego ścisły plan. Tak, ma kupionego tylko jednego buta, a na drugim jest boso. Oj tam, jak on, wiesz, on już tam wie, co ma robić, nie? Nie, no, nie powiem, wiem. Powiem, że tak, jak to nie wie, jak wiem, nie będziesz teraz nie tutaj wie. Mówił kolesiowi, jak ma grać. Kurwa nie wie, uwierz mi. A ja myślę, że powinien zabić tego Archie, jak mu tam już dwa razy go zabiłeś, no. Więc kurde. Kurde, więcej, ja zabijam ciągle. Ja ciągle zabijam. Nie ma chwili, sekundy, żebym nie zabił. Aha. Jakie w ogóle ma zdolności ten koleś, z którym walczę? Z którym walczę? Wow, ma zdolność taką, że jestem w dupie! Aha, no. No, kurwa, no rzuciło się na mnie trzech, no i nic nie miałem. No niektórzy lubią Anno. A mój przeciwnik ma takie zdolności, że potrafi rzucić dużymi shurikenami, ma umiejętność, że może przyzwać swój cień, który też będzie robił obrażenia, ma też takiego whirlwinda wokół siebie przez jedną setną sekundy. Się obraca. O, no właśnie mój przyjaciel zginął. Aha, no za trudno, nie? Stwierdzam, że no tego meczu nie uda mi się wykerować. A, no. Jest, mamy 9 zabić. No jesteś. Uuu! No trudno, i 18 śmierci. No jesteś lamą, no co zrobisz? No zdarza się, nie? Tak, jestem twoim tatą. Wspaniale. Wiedziałem. Masz plan, żeby na coś wydać pieniądze? Nie stać mi. Nie stać się na pieniądze. Nie mogę kupić pieniędzy, bo mam za mało. Nie, ogólnie powiem ci tak. Mamy u przeciwników Gravesa, który jest 8-0 i naprawdę ciotowatą Pusie, która gra Trista, no i ewidentnie nie umie nią grać. No ja nie powiem, żebym był jakiś mega zajebistym, kurwa, no jestem przecież cudny. No. Ale no, mimo wszystko nie uda mi się tego poprowadzić. No nie jestem ale tak dobry, żebym nie jedną grę tak zrobić. Nie uda mi się, nawet jakbym bardzo chciał. O, ale dostałeś poziom, więc to zawsze coś. Dostałem poziom? O. Ja myślę, że teraz powinieneś zabić Archis. Teraz zrobię tak. Plip. Daj, bitches. No i zobaczmy, co zrobisz? Chuja zrobi. Dawaj, go. Wsiadę. Wróć. Tępy chuju. Dlaczego? No bo on będzie biegł pod wieżę i no i tam zginie. A po co nam to? Po co kolejne punkty dla przeciwników? No teoretycznie ja powinienem pójść na inną linię. A też powinienem zebrać tego. Jak to się nazywa? Moją pasywę. Czyli? No czyli, że chcę zrobić duże boom, a potrzebuję do tego... Tak, tu. O jest. Pyk. Wiesz. Zabiłeś tego kolesia, już nie wiem. O tak, wow. Teraz myślę, że masz szansę. To jest ten twój... Tak, to jest twój, mam szansę. Nie wiem, co zrobiłem. Zabiłem supporta, którego w sumie, no... To nie jest żadna pomoc dla drużyny, ale to nie był teamfight, po prostu zleciałem na killa. No, może jestem teraz w stanie coś kupić. To, kupię czapkę. Killing spree. Tak wspaniały jesteś ten mały. W ogóle problemem naszego teamu jest to, że nie mamy żadnej widoczności na mapie. Dolna linia powinna być zawardowana, czyli powinny być takie oczka, które pokazują, co się dzieje na danym obszarze przez 3 minuty. A co robią te fioletowe oczka? Te fioletowe oczka sprawiają, że widzimy niewidzialnych. Widzisz? Taki luksus, takie tak. Kurde, takie buty. Ale fajne. Nie fajne. Ale dobrze. O, numero zwejte. Nie wiem, chyba ruski. Ruskie? Ale na pewno Sir Kuchar jest z Polski. Ruskie to teraz meteory mają. Ba. A, jesteś taki wychowany. Jesteś taki wychowany. Nie wiem nawet co powiedzieć. Jesteś taki wychowany. Może jesteś taki chujowy. O, muszę iść pomóc Kaziowi. Idę pomóc Kaziowi. Kaziu! Po prostu masz bardzo wysoki Kaziu. Znacznik obycia. Tyle ci powiem. Znaczy... Współczynnik. O. Twoje współczynniki czekaj, są po czekaj. Prostu... Moje co? Ja ci powiem tylko tak, nie? Spółkowanie? Dotknij miecza. Znaczy się... Do miecza! Suko! O, w ogóle powiem wam taką śmieszną historię, jeżeli chodzi z... tekstem do miecza, a w sumie jego kontynuacją. Znaczy możesz powiedzieć o cało tam. A może nie, bo zaraz zginę. Dawaj, nie. Najwyżej. Nie, ja się wstydzę. Opowiada Iren. Nie. No weź, bo przyjdzie Putin, słuchaj, na swoim niedźwiedziu. Przyjdzie Pusia. Dawaj. Jestem twoją nemezis, wypierdalaj, chodź tu. To nie opowiesz nam historyjki? Nie. No albo weź. Ogólnie powiem ci tak. Oj, no, nie. Ej, najwyżej ty powiesz. Super. Nie, bo ja kurde muszę się skupić na tym, żeby spierdalać. Co ty gadasz, i tak przegrasz. Ogólnie byliśmy kiedyś z kumplem, w sumie ja pojechałem na turniej do Uniejowa. Wow!
Znaczy, pyk, zrób, pyk, zrób pyk, proszę małe pyk. Wprowadzenie, bo ja nie wiem, nie, czy ludzie wiedzą. No i umarłem. Ja nie wiem, czy ludzie wiedzą, o co chodzi w ogóle, o znaczy, turnieju i tak dalej. No ogólnie jestem rekonstruktorem średniowiecza, odtwarzam rycerstwo XIII-wieczne, no i trochę XV-wieczne z bractwem ze Starogardu. No i byłem raz na turnieju w Uniejowie, gdzie z moim dobrym znajomym Przemkiem, on będzie wiedział, o co chodzi. No i przegraliśmy. No to chyba nawet nie zdążę opowiedzieć. Przegraliście. Tak, no ej, wiecie co? Możesz się streścić, dawaj. Nie. Dobra. To zrobimy innym razem, co? Czy nie? Czy chcesz? Nie, dobra, to się streszcz. Dawaj. Byliśmy na turnieju i akurat przyjeżdżały koło nas takie fajne laski. I on tak woła do nich: do miecza! Zero reakcji. No to co? Mówię, no dobra, zawołaj jeszcze raz. I woła jeszcze głośniej: do miecza! No nic, zero reakcji. No mamy, do trzech razy sztuka, spróbuj. Do miecza! Nic. A ja tak: do mnie, moja desko! I któraś na pewno się, i któraś tam się odwróciła. Więc nie ma tak wspaniałej opowieści. No, zwłaszcza na koniec gry, kiedy przegrywamy. No musi być jakaś rekompensata. No, a jak dla nas to po prostu dziękujemy za oglądanie. Zasubskrybujcie nasz kanał, bo czemu by nie? Będziemy robić więcej takich gameplay, znaczy let's play. Jeśli będziecie rzeczywiście chcieć coś takiego, napiszcie nam w komentarzu poniżej, czy chcecie, czy nie. I ogólnie tam dawajcie nam sugestie, czy mamy bardziej opisywać te gry, czy po prostu robić sobie więcej jaj. No, po prostu napiszcie to w komentarzach poniżej i do zobaczenia następnym razem.